Jesteśmy w takim okresie, w którym rolnicy albo już zaczęli stosować środki ochrony roślin, albo za chwilę wszyscy je stosować zaczną. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać taką wyszukiwarkę środków ochrony roślin, które przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ta wyszukiwarka jest zrobiona dobrze i można uzyskać z niej wiele istotnych informacji, pod warunkiem, że uda nam się ją znaleźć, bo wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste. Jak to zrobić? Wpisujemy sobie w Google Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wchodzimy na portal ministerstwa. Pierwsze co robimy, to wchodzimy w zakładkę Co robimy? Tutaj po lewej stronie macie taką niebieską rozwijalną listę. Wchodzimy w produkcję roślinną. I w produkcji roślinnej wybieramy sobie wyszukiwarka środków ochrony roślin. Przewijamy o rejestrze środków ochrony i o etykietach, za chwilę Wam powiem. I przechodzimy do wyszukiwarki środków ochrony roślin. Jeżeli chodzi o tą wyszukiwarkę, tak jak tutaj widać, wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie środków ochrony roślin po uprawach, agrofagach, czyli po szkodnikach albo po chorobach. Możemy też wyszukiwać po substancji czynnej i po rodzaju środka. Mamy też w tej wyszukiwarce różnego rodzaju filtry. Jak sobie rozwiniemy, to je widać. Mamy nazwę, rodzaj, substancję czynną zawartą w środku ochrony roślin, agrofag, czyli szkodnik albo choroba, rodzaj uprawy, czy to jest dla małoobszarowych, czy dużoobszarowych, zastosowanie i użytkownik możemy sobie darować. Wpiszemy sobie coś, co szukamy, żebyście zobaczyli w praktyce, jak to wygląda. Wpisujemy sobie rzepak. I zobaczcie, pojawiają nam się środki ochrony roślin, wśród których znajdują się, pojawiają nam się środki ochrony roślin, które są do zastosowania na rzepak. Mamy całą listę wyników tych środków, które służą do ochrony rzepaku. Wpiszemy sobie teraz na przykład pszenica. No i tutaj mamy taką samą sytuację. Wejdziemy sobie w szczegóły. W szczegółach mamy przede wszystkim termin do sprzedaży, termin do zastosowania, co to jest, czy to jest insektycyd, czy to jest fungicyd, uprawa, agrofag, czyli nasz szkodnik, mszyca, maksymalna dawka do zastosowania, no i takie rzeczy mamy. Wrócimy sobie do rejestru i wpiszemy sobie na przykład zaprawa. Wszyscy wiemy, co to jest zaprawa. Zaprawa chroni zazwyczaj materiał siewny przed chorobami grzybowymi. Zaprawa. Wchodzimy sobie w pierwszą lepszą. Zaprawa Domnik na przykład. Termin do sprzedaży, termin do stosowania. Uwaga, 11 sierpnia 2020, więc może być za chwilę wycofana. Co to jest rodzaj, czyli fungicyd, substancja czynna. Agrofag, czyli śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek. Tak to wygląda. Wrócimy sobie do rejestru. Chciałam Wam jeszcze tutaj pokazać rejestr środków ochrony roślin i etykiety. Dlatego, że jeżeli chcemy sprawdzić ważność tak naprawdę naszego środka, ministerstwo nas odsyła do rejestru środków ochrony roślin i do etykiet. Rejestr środków ochrony roślin to jest taki plik, który jest w Excelu. Za chwilę nam się otworzy. O, ja go nie otworzę teraz, bo musiałabym sobie zmienić w ustawieniach, żeby nie był ukryty. No i mamy różnego rodzaju środki ochrony roślin. Wybieramy sobie tutaj. I mamy naszą etykietę. Warto czasami, jeżeli na przykład zgubimy jakąś etykietę, albo chcemy uzyskać jakieś takie informacje, a tego nie mamy, bo nam się coś starło, no to w takim razie wchodzimy sobie na stronę ministerstwa i mamy wszystko pokazane czarno na białym. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne.